Witam was, proszę państwa, w kolejnym odcinku. Mamy nowe Shiny, nowe Shadow Shiny, więc mamy nowych liderów Team Rocket. Mamy nowego Shadow, proszę państwa, na Giovanni, czyli Regigigas. I dzisiaj właśnie będziemy to robić. Zaczynamy sobie od Sierry, bo akurat tu, gdzie jestem, jest Sierra. Ja nic nie zmieniam. Chcę zobaczyć, jak to wygląda przy tych Pokemonach, których używałem na co dzień wcześniej. I u Sierry jest taka zmiana, że na start jest Shadow Sableye i Shadow Sableye może być, proszę państwa, shiny. Więc my trochę tej energii sobie tutaj weźmiemy. Zmienimy sobie na Togekisa, który jest super efektywny, bo Sableye jest Dark Type i jednocześnie jest Ghost Type. Ja tutaj zrobię tarczę, bo może na przykład użyć nam Power Gema, co jest super efektywne, bo myślimy, o właśnie, my jesteśmy jeszcze Flying tym Togekisem. I by nas to zabolało, nie zdziwiłbym się, jakby to nas nawet zone-shotowało. Teraz mamy Skarmory, więc mamy troszkę problem. On ma jeszcze atak na faście Steel Wing, więc jest super efektywny. Nie ładuję tego, bo musimy sobie te dwie tarcze, jak zwykle u lidera, ściągnąć, więc mamy pierwszą tarczę i po prostu no zadajemy damage'a w tym momencie tyle, ile możemy. Wychodzimy Machampem, zbieramy jeszcze trochę energii, wchodzimy cross chopem, więc pozbywamy się kolejnej tarczy i znowu zdobędziemy trochę energii i walniemy sobie tego Skarmorego z Rock Slide'a, więc jeszcze troszkę. Teraz uwalniamy naszego Rock Slide'a. Myślę, że ten Rock Slide powinien tego Skarmorego już zdjąć. Jeszcze jednak nie. No ale to już sobie to zrobimy fastami. I zobaczmy, co mamy na koniec. Na koniec mamy, proszę państwa, Kingdra. Więc jest to smog wodny. Mamy też do dyspozycji jeszcze Garchompa. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Cross Chopik. Trochę energii, walniemy sobie może teraz Rock Slide'a, więcej damage'a powinniśmy zadać niż tym Cross Chopem. Zresztą zaraz zobaczymy. Podobnie, więc idziemy kolejnego Cross Chopa i ten kolejny Cross Chop już nam imprezę ze Sierrą kończy. I zobaczymy, czy Sableye może będzie shiny. No i to jest koniec, tak jakby. Szybkie podsumowanie tego jest takie, że liderzy są dalej bardzo, bardzo łatwi. Nagrody nagrodami, Shadow Shardy, aż 3 z tego co widziałem, jajeczko standardowo, Max Revive'y, podsumowanko i Shiny Shadow Sableye na odcineczku, bardzo ładnie. Damy srebrną malinę, bardzo ładnie. A powiem wam tak, to jest pierwsza Sierra, którą robiłem. Robiłem już trochę Cliffów, bo Cliff ma Dratkę i bardziej się nastawiałem, żeby ogarnąć sobie Shadow Shiny Dratini. Ale na odcinek jak najbardziej. Fajne CP, fajne IV, szkoda, że z tym atakiem jest trochę słabo. Mało brakowało, by była na przykład oczyszczona seteczka. No ale szkoda, ale i tak jest wysoko, i tak jest wysoko, może do czegoś się nam to przyda, może do czegoś to będę używał, to przy okazji jeszcze jest XS-ka, więc bardzo fajnie. A ja jeszcze czeknę tego Vulpixa, nie jest shiny w kubraczku, ale może być i widzimy się jeszcze na Cliffie i na Arlo, no i oczywiście musimy znaleźć naszego Giovanniego. I proszę państwa, mamy teraz Arlo. Też Pokemonów nie zmieniam, używam tego, co używałem na poprzednich liderach. Nawet tutaj nie wiem, czy nie zrobiłem podczas tej zmiany liderów jakiegoś, że tak powiem, jakiejś swojej zmiany. Tutaj nas wita Shadow Bellsprout, jak widać trochę nas tutaj wali. I my pójdziemy sobie teraz w Garmchompa. Użyliśmy wystarczająco dużo fastów, mamy energię na Machampie, standardowe rozegranie sytuacji, to już myślę, że każdy z was dobrze to zna. Mamy teraz Sharpedo, więc wejdziemy sobie w Sand Tomba, oczywiście damy mu obniżenie defa, czyli Defense 4, very English, jakby nie patrzeć. No i oczywiście mamy pierwszą tarczę i tutaj nawet nie będę używał tego Sand Tomba, dobiję tego Sharpedo. I walniemy już Santumba w Scizora, proszę państwa.
Pokémon nożyczki, nazwijmy to tak. Oczywiście mamy drugą tarczę, Defense Fall. I on jest back steel, więc pójdziemy sobie teraz ładnie w Earth Powera, co tutaj troszkę tego damage'a nam zada, więc prawie do zera. Dwa fasty, trzy fasty, pozamiatane. Arlo też jest easy. Easy, proszę Państwa, są ci liderzy. Raz było tak, że ci liderzy byli trudni, ja to pamiętam. Nie wiem tylko kiedy to było, możecie dać znać w komentarzach. Kiedy liderzy byli trudni, bo był taki moment, że oni byli naprawdę trudni. Ja pamiętam, jak był ten Shadow Aerodactyl, to chyba było wtedy. Albo mogłeś dostać jeszcze Laprasa u tego, u Sierry, albo dwa razy chyba Laprasa. Coś w tym stylu było. Niestety Bellsprout nie jest Shiny Shadowem, ale sobie zaraz go złapiemy, zobaczymy, co to jest. Co to za okaz? Zobaczymy. Standardowo się złapał. Tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o te łapania shadowów. Szybki aparazik. Aparazik taki sobie, niestety. Freaky Bugs, a to oznacza, że to jest Zora. A to, proszę Państwa, oznacza, że Zora ogólnie jest teraz w wersji Shiny, bo jest w tym samym momencie Halloween Part 2. Dlatego łapiemy sobie to, bo być może Zora jest Shiny. Zora nie jest Shiny. Shiny Zora by zamiast tych elementów czerwonych miałaby elementy niebieskie. Ibis jest takie sobie. Lecimy szukać Cliffa. Zrobiliśmy Sierrę, zrobiliśmy Arlo. Potrzebujemy, proszę Państwa, jeszcze Cliffa. No i oczywiście musimy znaleźć Giovanniego. I po dłuższych poszukiwaniach mam w końcu lidera Cliffa, który ma dratkę na start. I tu zrobiłem sobie na początku już tej zmiany jakby liderowej, również u siebie zmianę. I mam tutaj Darmanitana. Jak widzicie, zapomniałem, że ten Garchomp tutaj był używany i on ledwo zipie. Więc zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. Mamy Gelade'a. Wow, ale on bije. Dobra, Ice Punch, żeby nam tutaj zeszła ta tarcza. Okej, okay, szybki Ice Punchyk. Zmieniamy na naszą wróżkę, która jest super efektywna. Jego fast na wszczęście dla nas nie jest super efektywny i to się liczy. Ale tarczy użyjemy. Tarczy użyjemy, bo to i obojętnie co będzie, to zaboli. Obojętnie co będzie, zaboli. Nie, dobra, Leaf Blade by nie zabolał, okej. Okay. Ale, jak to się mówi, strzeżonego Pan Bóg strzeże, proszę Państwa, jest takie powiedzenie. Na koniec mamy Mamo Świnie. Na szczęście udało się to zrobić. Pozbyć się drugiej tarczy. Co dużo nam jednak nie daje. Może być ciężko. Może być ciężko tutaj, proszę Państwa. Bo Mamo Świnia na faście ma właśnie atak lodowy. I to, co zrobię, to zrobię. I teraz pytanie, co, jakby to rozegrać. Zrobimy tak, wchodzimy tym. On tam zrobi swoje. Tak. I teraz wchodzimy tym. I pytanie, czy zdążymy do tego Ice Puncha dojść. Doszliśmy. To znaczy, że to jest do ugrania, mimo tego, że nie uleczyłem tego Garchompa. A to znaczy, że dalej liderzy są łatwi. Bo została nam jedna tarcza i jeszcze można powiedzieć, że zrobiliśmy to dwoma poksami w pewnym znaczeniu. Nie do końca, ale jednak. Więc nie jest źle i jest moim zdaniem ok. No i teraz oczywiście shiny check nowego Shadowa, plus musimy znaleźć Giovanni Pizza Boya. Gdzieś jest na pewno. Lecz nie wiadomo gdzie. I dla Was tutaj jest zagadka, skąd to jest. Nadratka Shiny nie jest. 208 CP. Najwyższe CP, jakie do tej chyba pory widzę na Shadow Dratce. A to będzie moja jakaś tam czwarta, może piąta Shadow Dratka. Teraz zobaczymy. Aparice. No. Szału nie ma, dupy nierwy, jak to się mówi. A może, aha, jeszcze tak, jeszcze tutaj mamy tak, Create Purified Gems. A może ten piplap eventowy, ale jednak nie. Więc ja lecę szukać Shadow. Ja lecę szukać Giovanniego i zobaczę, czy na ten rajd tutaj, który tam jest na Shadow Lugie za 7 minut, może jest jakaś ekipa, to byśmy też to zrobili. No i proszę Państwa, mamy to. Mamy Pizza Boya Giovanniego, czyli Giovanni Pizza Boy. Trochę mi zeszło, żeby go znaleźć. Czy jest ok? Ze światłem jest ok jeszcze.
O, ja tu mam do wyboru Pokemona, więc wybierzmy sobie... Ja pójdę standardowo chyba sobie w Garchompa, tutaj pójdziemy sobie dokładnie tą sztukę i zobaczymy. Zobaczymy, o, zostaw te ciastko, okej. Więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Persian na początku, zobaczymy, jaką będzie nam tutaj. No trochę boli, nie? Trochę boli, ale już robię sobie switcha, bo ten matchup przyda mi się na co? Na Regigigasa. Regigigas jest normal type Pokémon. Zużyjemy sobie tarczę. Jak najbardziej. Okej, let's go. Full play. Tak, żeby nie bolało, więc mogłem tego nie shieldować, ale już okej, już dobijemy to do końca. Zobaczmy propozycję numer 2. Nie jest ciekawie troszkę, bo on jest Ground Potion. Ale powinniśmy to zrobić. Powinniśmy to zrobić wszystko ładnie. Tutaj oczywiście pozbywamy się tarczy. I bijemy ile wlezie. Bijemy ile wlezie. I potem po prostu tutaj sobie wejdziemy Garchompem. Chociaż może jeszcze drugą tarczę uda nam się zbić. Nie będę tarczy tracił tutaj. Tutaj nie będę tracić tarczy. Poczekam. Sludge Wave niestety super efektyw, ale wejdziemy sobie tutaj właśnie naszym Garchompem. Myślę, jak to się znajomy idzie. Garchompem i bijemy do końca. Bijemy do końca, proszę Państwa, ile wlezie. Tutaj już tarczę swoją użyjemy. Ten Sludge Wave jakoś super efektywny nie jest, ale i tak by nas to zabolało, więc po prostu dobijamy go. Mamy full energy. Jest energia, jest Regigigas. Zaczynamy imbę, czyli zaczynamy po prostu ściągać tarczę numer 2 i odsabiać mu defa. To jest bardzo ważne w tym wypadku. Jest blokada. Ja dalej mu chcę obniżyć defa, tak? Chcę mu obniżyć defa, jeszcze nie chcę Earth Powera. Po tym Santumbie dopiero rzucimy Earth Powera. I leci Earth Power. Jestem ciekaw, jaki on ma w ogóle fast. Ten Hidden Attack. Hidden Power znaczy się. Jaki to jest typing. O! Dobra, robimy switcha. Nawet jeszcze się załaduje. I mówimy arrivederci Regigigas. Było miło, ale się skończyło. Bardzo mnie to cieszy. Super effective. Ekstra. Super. Niestety nie udało mi się ogarnąć żadnego rajdu na Shadow Lugię, bo mamy taki okres zaraz przed Wszystkich Świętych i ludzie są w rozjazdach, nie tylko jadą jakby w stricte ten kolejny, konkretny dzień, ale czy przed, czy po, ja na przykład jestem już po, nigdy nie jadę w ten dzień, bo po prostu jest za dużo ludzi i mamy naszego Shadow Regigigasa. Poczekamy na atak może, co? Nie no, żartowałem. Nie zdziwię się, jak się zapis tego, w tego najsika. Nie zdziwię się. Srebrny pin-up. Siedzi, proszę Państwa. Kolejna Shadow Legenda do kolekcji. Aparajzik. No. Nawet powiem Wam, no jest ok, ale nie ma szału takiego, nie wiadomo jakiego. Shiny Phantom może na odcinku nie. Shiny Pankabu w kubraczku, czyli w czapeczce nie. Jan Mask też niestety nie. Ipom może tak o zdupy, bo tu widzę jest jego nest. Też nie. I Ipom numer 2 też nie. Było miło, się skończyło. Dajcie znać w komentarzach, czy wy jesteście już po Shadow Regigigasie. I mamy przy okazji medal, że pokonałem Giovanni Bossa, proszę Państwa, 20 razy. Do zobaczenia, cześć.